Dziesięć nieniemieckich organizacji pro-Hitlerowskich. Dziś opowiem wam o dziesięciu przedwojennych bądź wojennych organizacjach, które wspierały Hitlera bądź wyrażały się o nim pozytywnie. Warunek: organizacje te muszą być nieniemieckie z każdego państwa, tylko nie z Niemiec. Narodowo-socjalistyczny ruch holenderski, holenderskie narodowo-socjalistyczne ugrupowanie polityczne działające od 1931 roku. Po 1936 roku w jej programie pojawiły się silne wątki antysemickie i rasistowskie, mimo że wcześniej do tej organizacji należeli również Żydzi. Zaczęto również popierać agresywną politykę zagraniczną nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. Podczas działań wojennych nie odnotowano żadnych przypadków zdrady ze strony żołnierzy będących członkami narodowo-socjalistycznego ruchu holenderskiego. W trakcie okupacji Holandii członkowie narodowo-socjalistycznego ruchu holenderskiego kolaborowali z gestapowcami i donosili na obywateli Holandii. National Samling. Norweska, początkowo konserwatywna, a następnie coraz bardziej faszystowska i nacjonalistyczna partia polityczna założona w 1933 roku przez Witkuna Kislinga. Zorowana była na niemieckiej NSDAP. W latach 1940-1945 partia kolaborująca z niemieckim okupantem w początkowym okresie działalności silnie uwypuklono w jej programie akcenty religijne, dlatego miała poparcie Kościoła Protestanckiego i Katolickiego oraz w dużej części ich wyznawców, jednakże po 1935 roku straciła je z powodu wzrastającego wpływu haseł progermańskich i antysemickich. Przywódca organizacji co jakiś czas wysyłał do Berlina memoriały, które ostatecznie doprowadziły do zgody Adolfa Hitlera 28 września 1944 roku na uzyskanie przez Norwegię niepodległości po zakończeniu wojny. Był on współodpowiedzialny za terror i deportację rodaków do obozów koncentracyjnych. Obóz Narodowo-Radykalny, skrajnie prawicowe ugrupowanie polityczne o charakterze faszystowskim, założone 14 kwietnia 1934 roku przez młodzieżowych działaczy Organizacji Obozu Wielkiej Polski, rozwiązane 10 lipca 1934 roku po trzech miesiącach działalności przez sanacyjne władze państwowe. W późniejszym okresie ONR działało nielegalnie w 1935 roku rozpadło się na RNR Falangę i ONR ABC. Na nastroje w obozie narodowym mocno wpłynęło zdobicie władzy przez Hitlera w Niemczech. Młodzi byli w tym okresie zafascynowani hitleryzmem. Starsi, bardziej liberalnie nastawieni politycy andencji, bardziej sceptycznie podchodzili do hitleryzmu. Nie chcieli imitować hitlerowskich metod zdobywania władzy i demagogii w kwestiach socjalnych. Choć Roman Dmowski, nieformalny lider całego obozu narodowego, uważał nazizm za niemiecką formę ruchu narodowego i omawiał sukcesy Hitlera z... Dużą dozą sympatii, gdy w Warszawie rozwieszono ulotki Hitler Endeg 2 Bratanki, pismo ENR Sztafeta. Chwaliło akcję jako dobrą robotę propagandową. W tym samym piśmie 7 czerwca 1934 roku napisano o państwie Hitlera. Cieszymy się, że znalazł się w Europie wielki kraj, który wymierzył żydowstwu cios tak potężny. Jeśli chodzi o program, to tzw. kwestię żydowską regulował punkt trzeci programu ONR. Deklaracja postuluje odebranie praw obywatelskich Żydom, rozwiązanie podobne do hitlerowskich ustaw norymberskich, i usunięcie ich z Polski. Boże, jak dobrze, że do władzy doszedł Pisucki, a nie Dymowski, przynajmniej mamy czyste sumienie, a tak byśmy musieli się tłumaczyć z czegoś więcej niż pojedynczych wybryków Burego. Wlajka, czeska organizacja narodowo-socjalistyczna do 1939 roku stanowiła klub o programie narodowo-socjalistycznym korporacyjnym W protektoracie Czech i Moraw uległa gruntownej przebudowie personalnej i ideowej, stając się pronazistowską organizacją kolaborancką. Po likwidacji Czechosłowacji w marcu 1939 roku wielu dawnych działaczy wlajki zaangażowało się w ruch oporu. Pronazistowski kolaborancki rozdział dziejów wlajki rozpoczął się w październiku 1939 roku, gdy powstał czeski obóz narodowo-społeczny wlajka. Na czele którego stanął Jan Rys Rozsewać. Krytyczny wobec władz protektoratu Czech i Moraw, rywalizujący o względy Niemców, okupant wykorzystywał Wlajkę do wywierania nacisku na rząd protektoratu. Żelazna Gwardia. Potoczna nazwa faszystowskiej organizacji politycznej działającej w Rumunii w latach 1927-1941. Główne elementy ideologii ugrupowania to antysemityzm, rasizm, nacjonalizm, kult, przywódcy, mistycyzm i antykomunizm. Mistycyzm gwardii odwoływał się do tradycji rumuńskiego kościoła prawosławnego. Żelazna gwardia prowadziła działalność terrorystyczną, m.in. mordując dwóch premierów Rumunii. W 1940 roku w okresie sprawowania władzy zamordowała także kilkudziesięciu polityków opozycji, organizowała pogromy i prześladowania Żydów w czasie II wojny światowej. Ideologowie głosili program eksterminacji Żydów. Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna. Jej celem było wyzwolenie Bułgarów w Macedonii i tracji spod panowania tureckiego oraz zbrojne zapewnienie im dominacji etnicznej i religijnej. Co poczynając od 1904 roku, wywołało analogiczną reakcję żywiołu greckiego. W okresie II wojny światowej, sprzymierzona z niemieckimi wojskami okupacyjnymi brała udział w zwalczaniu partyzantki komunistycznej. Według większości źródeł spoza Republiki Macedonii, do II wojny światowej nie można mówić o. Programowym oddzielaniu przez wewnętrzną macedońską organizację rewolucyjną pojęcia etnicznej macedońskości od etnicznej bułgarskości. Aktualnie z etosem tej organizacji sympatyzują głównie nurty polityczne Republiki Macedonii, dodając doń pojęcie etnicznej Macedonii, ich zdaniem rozciągającej się na całym obszarze geograficznym regionu Macedonia. Narodowa Organizacja Radykalna Polska, Narodowo-Radykalna Organizacja kolaborująca z Niemcami, utworzona w październiku 1939 roku przez grupę dawnych członków ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. Działała trzy miesiące, została rozwiązana w styczniu 1940 roku. Narodowa Organizacja Radykalna grupowała polskich polityków i działaczy, którzy zamierzali współpracować z niemieckim okupantem w celu uzyskania wpływu na politykę okupowanej Polski. Jak pisał historyk Tomasz Szarota. Narodowa organizacja radykalna, z jednej strony nawiązała do programu ideologii ONR Falangi, z drugiej zaś stworzyła płaszczyznę, działania dla osób starszej generacji, antysemitów i germanofilów. Liderem ugrupowania był Andrzej Świetlicki. Wcześniejszy szef organizacji warszawskiej RNR Falanga. Po przejęciu władzy przez cywilną administrację generalnego gubernatorstwa i po wydanym przez Hitlera w kwietniu 1940 roku zakazie współpracy ze politycznymi organizacjami w Polsce, Narodowa Organizacja Radykalna została pozbawiona ochrony i współpracy ze strony nazistów. 8 maja 1940 roku przywódca organizacji Świetlicki został aresztowany i uwięziony w Pawiaku. 20 czerwca 1940 roku został rozstrzelany w Palmirach, co zakończyło działalność Narodowej Organizacji Radykalnej. I bardzo mu dobrze zachciało się współpracy z Niemcami. I chciałbym zauważyć, że ta teoria, że nigdy nie utworzono kolaboracyjnego rządu w Polsce jako jedynym państwie, no to nie jest do końca prawda, bo próbowano coś takiego utworzyć, tylko Hitler się nie zgodził. Strzało Krzyżowcy, faszystowskie, antykomunistyczne i antysemickie ugrupowanie założone w 1935 roku na Węgrzech przez Ferenca Szalsiego w czasie II wojny światowej, kolaborujące z III Rzeszą. Strzało Krzyżowcy odpowiedzialni są za politykę ludobójstwa, szczególnie w stosunku do ludności żydowskiej, po przejęciu za zezwoleniem władz niemieckich władzy na Węgrzech w październiku 1944 roku. Albańska partia faszystowska, partia ta została założona przez Tefika Mborieł, albańskiego kolaboranta i przyjaciela włoskiego ministra spraw zagranicznych. Nigdy nie był to ruch masowy. W maju 1940 roku liczył ono 13 tysięcy członków. Jednakże w czasie pozostawania u władzy zrealizował wizję Wielkiej Albanii, rozszerzając granicę państwa o dzisiejszy Empir i Kosowo. Albańska partia faszystowska cechowała się także antysemityzmem, zabraniając albańskim Żydom występowania. Publicznie i wstępowania w szeregi partii. Zabroniono im także uprawiania niektórych zawodów związanych na ze szkolnictwem i edukacją. Gwardia Chlinki, formacja paramilitarna słowackiej partii ludowej istniejąca w latach 1968-1945 gwardia linki powstała spontanicznie 8 października 1938 roku tydzień po żądania Adolfa Hitlera przyłączenia do niemiec kraju sudetów. Głównie w Bratysławie, Nitrze i Trnawie. Jej nazwa pochodzi od założyciela Słowackiej Partii Ludowej, księdza rzymskokatolickiego Andrzeja Hlinki. Pierwszym komendantem został Karol Sidor. Większość członków pochodziła ze wcześniejszej formacji paramilitarnej SLS pod nazwą Rodobrana. Gwardia Chlinki pełniła wówczas rolę zbrojnego ramienia SLS działając nielegalnie po stłumieniu przez Niemców powstania słowackiego pod koniec października 1944 roku, podczas której z partyzantami walczyły także pochotowostne Odjęli klinkowej gardy, cała formacja znalazła się pod zwierzchnictwem SS. Na jej czele stanął wówczas generał Ottomar Kubala, działalność formacji zakończyła się wraz z upadkiem państwa słowackiego na początku 1945 roku. Członkowie Gwardii kliniki nosili czarne mundury i czapkę z wełnianym pomponem na czubku. Używali salutu podniesieniem prawej ręki i słowami na straś. Wyobrażacie sobie: przychodzą tacy na czarno ubrani z czerwonymi pomponami, i na straś! <noise> ja bym się ubawił.